To pozwólcie, że dosłownie jeszcze jedno zdanie modlitwy przed tym tematem. Panie, chcę Ci podziękować za to, że jesteś z nami. Panie, właściwie to my do Ciebie przyszliśmy, dlatego że Ty jesteś wszechobecny, Panie, i to Ty nas tutaj zgromadzasz przed sobą. Panie, mów do nas. Chcemy teraz trwać w Twojej łasce, Boże. Niech Twój Duch Święty ożywia Twoje słowo. Amen. Ja myślę, że niektórzy z Was byli świadkami tego, przyczyny tego, to znaczy przyczyny tego, że dzisiaj ten temat omawiamy. Jakiś miesiąc temu zapytałem, kto ze zgromadzonych na sali wie coś na temat 70 tygodni Daniela albo na temat 70 tygodnia Daniela. Było wtedy pewnie około 60 osób. Pamiętam, że rąk podniesionych było 4, 5, może 6. I wtedy Wam już powiedziałem, że jesteście trzecią grupą, którą mniej więcej w takiej liczbie, tamte grupy były liczniejsze, ponad 100-osobowe. Gdy zapytałem o tą samą rzecz, ilość osób, która podnosiła rękę, była podobna. Ja myślę, że dzisiaj akurat zebrała się pewnie grupa, w której świadomość tego, o czym dzisiaj będziemy mówili, jest wyższa, bo pewnie po to przyszliście, żeby skonfrontować to, co już wiecie. Być może jesteście tym zainteresowani. Teraz już tego testu nie będę robił. Natomiast po co to wspominam? Po to, żeby, jeżeli nawet na tej sali jest wiele osób, które wiedzą, o czym będziemy dzisiaj mówili, to doświadczam tego i być może Wy też tego doświadczacie, że świadomość tego, o czym prorokował Daniel, jest wśród chrześcijan bardzo niska. Natomiast wśród ludzi niewierzących oczywiście tej świadomości nie ma w ogóle. I teraz ciśnie się na usta, właściwie do głowy ciśnie się pytanie, dlaczego tak jest. I słuchajcie, postanowiłem ewentualnie poruszyć ten temat na samym końcu, kiedy zamkniemy cały program. Być może zdążymy się do tego odnieść, a być może nie. A być może w ogóle nie ma to znaczenia, żeby się do tego odnosić. Zobaczymy, to będzie za jakiś czas. Spróbujmy najpierw zadać pytanie i na nie odpowiedzieć, to znaczy ustawić ten cały czas, który będziemy teraz tutaj wspólnie mieli. Dlaczego proroctwo Daniela o 70 tygodniach jest takie ważne? Bo to, że jest ważne, zapewnię Was na razie bez udowadniania tego. Natomiast zadam pytanie, dlaczego jest takie ważne? Otóż chciałem na razie dać trzyczęściową odpowiedź. Natomiast kiedy będziemy podsumowywali to spotkanie, to tych powodów będzie więcej, ale teraz nie można ich podawać, gdyż ci, którzy nie są zorientowani w temacie, po prostu tych powodów nie znają. Przede wszystkim proroctwo Daniela o 70 tygodniach jest takie ważne, dlatego że Jezus kazał to proroctwo czytać i uważać. To dziwnie brzmi, ale ja wprost cytuję z Mateusza z 24 rozdziału. Mamy czytać i uważać. I teraz w tym nawiasie pochyłym drukiem pokazuję Wam, co to słowo uważać znaczy. To znaczy rozumieć, rozważać, dostrzegać, myśleć o tym i usiłować zastosować. Także kiedy Pan Jezus mówi o tym proroctwie Daniela, że mamy go czytać i uważać, co oznacza rozumieć, rozważać, dostrzegać, myśleć o nim, usiłować zastosować, a Pan Jezus robi to w stosunku do zaledwie kilku fragmentów Starego Testamentu. W stosunku do proroctwa Daniela o 70 tygodniach to właśnie robi. I przyjmijmy to jako powód pierwszy stwierdzenia, że proroctwo Daniela o 70 tygodniach jest ważne. Drugi powód.
Dlatego, że opisane w nim wydarzenia najprecyzyjniej wskazują na czas powrotu Jezusa. Czy jeżeli to stwierdzenie okaże się prawdziwe, to ono jest dla was inspirujące? Jeżeli to się okaże prawdziwe, jeżeli sami dojdziecie do tego wniosku, bo tutaj zrobię wtręt, który zawsze robię, to znaczy notujcie, to będzie nagrane, ale wszystko to, co mówię, sprawdzajcie w swoich Bibliach. Jeżeli tego tam nie znajdujecie, to dopóki tego nie znajdziecie, to po prostu nie bierzcie poważnie tego, co mówię. To jest zachęta do tego, żebyście sami czytali, żebyście to sami rozważali i żebyście Boga pytali, jeżeli macie pytania. Ale jeżeli to jest prawda, to to proroctwo najprecyzyjniej wskazuje na czas powrotu Jezusa. Jeżeli tak jest, to jest to opis, który gdy rozpoznamy w świecie, będziemy wiedzieli, że przyjście Jezusa jest bardzo bliskie, a w zasadzie będziemy znali okres czasu, w którym możemy spodziewać się Jezusa. I ogromnie ważny powód, dlaczego proroctwo Daniela o 70 tygodniach jest takie ważne i dlaczego tak ważne i dlaczego tak powinniśmy się mu przyglądać, tak jak sam Jezus nas do tego zachęca. Już wielokrotnie na tych spotkaniach mówiliśmy, jak precyzyjnie wypełniają się proroctwa biblijne, ale wielu z nich możemy nie znać i dowodów na spełnienie się wielu z nich możemy nie mieć w swojej świadomości. Natomiast dzisiaj zobaczymy, jak wiele z tego proroctwa o 70 tygodniach się już wypełniło. A jeżeli jest jakiś tekst, jeżeli jest jakieś proroctwo i część tych rzeczy wypełniła się w oczywisty sposób, z niesamowitą precyzją, wtedy możemy zakładać, że reszta tego, co tam jest zapisane, spełni się również z taką precyzją, z jaką spełni się te pierwsze. To spójrzmy, gdzie Pan Jezus wskazuje nam na to proroctwo i skąd pochodzą te słowa, które zacytowałem. To są dwa zdania z Mateusza 24, to jest rozdział 24 Ewangelii Mateusza, gdzie Pan Jezus zwraca się do uczniów i jest to, różnie na to mówią, jest to rozmowa na Górze Oliwnej, proroctwo Jezusa na Górze Oliwnej. Było to potem, jak Jezus powiedział, że kamień na kamieniu nie zostanie w tym miejscu, pamiętacie to? I uczniowie zaszokowani tą informacją, jaką podał Pan Jezus, zaczęli go dopytywać o czasy, o to, jakie będą znaki, zanim to się wypełni i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj absolutnie nie mamy czasu, żeby się całym tym proroctwem zajmować, proroctwem Pana Jezusa. Swoją drogą chcę powiedzieć, że jako o prorokach mówimy o bardzo wielu osobach. Mamy księgi prorockie, mamy małych, dużych proroków i to nie ma żadnego związku z ich wzrostem. Natomiast słuchajcie, czy wiecie, kto był największym prorokiem w historii? Największym prorokiem historii był sam Pan Jezus. I mówimy o nim, że jest Zbawicielem, że jest Mesjaszem, czyli Królem. Jest kapłanem, jest arcykapłanem, ale Pan Jezus absolutnie wypełniał urząd proroczy. I to, co mówił w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, to jest jedno z proroctw Jezusa. Ale zapomniałbym go przeczytać, a po to go wyświetlamy. Pan Jezus mówi tak: gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, i to jest to, po co żeśmy się tu dzisiaj zebrali, kto czyta, niech uważa. Czyta i uważa. To uważa, wyjaśniliśmy już przed chwilą. I chwilę dalej mówi tak: wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. To są najważniejsze dwa fragmenty tego proroctwa Pana Jezusa z 24 rozdziału Mateusza, które wskazują na Daniela i do których się będziemy jeszcze odnosić. Chcę wam również przypomnieć coś, co też już było wspominane na tych spotkaniach. Widzicie tą pionową, taką szarą strukturę, tak bym to nazwał. Tu jest napisane kręgosłup proroctw. W
właśnie 24 rozdział Ewangelii Mateusza, gdzie sam Jezus opowiada całą historię świata od tego momentu, kiedy stał z uczniami, do samego końca, ten cały 24 rozdział, kiedy Pan Jezus o tym opowiada, jest uznawany za kręgosłup i potwierdzenie wszystkich proroctw, które zarówno zostały już wygłoszone, i tutaj zwróćcie uwagę, że jest strzałka do Daniela i do wielu innych proroków starotestamentowych, ale my się dzisiaj skupiamy na połączeniu tego kręgosłupa, czyli tego, co Pan Jezus tutaj mówił. Czy tam widać tą strzałeczkę? Tego, co Pan Jezus tutaj mówił. Dlaczego ten kręgosłup jest pionowy? Dlatego, że Pan Jezus, znaczy dwaj inni ewangeliści zapisali w podobny sposób to, co Pan Jezus mówił na Górze Oliwnej. To jest Łukasz 21 i Marek 13. Jeżeli chcecie potem samodzielnie studiować, to ten slajd jest dość istotny. Żebyście zapamiętali, że ten sam opis, od którego my wychodzimy w Mateuszu 24, znajduje się również w Łukaszu 21 i w Marku 13. To jest bardzo istotne. Ale to jest zapis jednej rozmowy Pana Jezusa z uczniami, którą to rozmowę również możemy nazwać proroctwem Jezusa o czasach od momentu, kiedy On to mówił, do zakończenia tego świata, który my znamy. To jest ten kręgosłup. I teraz Pan Jezus powołuje się głównie na Daniela, jeśli patrzymy o przyszłość. Nie powołuje się na objawienie, ale kiedy to objawienie Jana zostało Janowi objawione, a objawił to Jezus, to, co Jezus objawił w swoim objawieniu Janowi, jest potwierdzeniem tego, co mówił na Górze Oliwnej i co zostało zapisane w Mateuszu 24, Łukaszu 21 i Marku 13. Ale słuchajcie, również objawienie sięga absolutnie do Daniela. To znaczy, ktoś kiedyś powiedział, że te dwie księgi, gdyby je osobno wydać, można by trzymać w dwóch rękach. Dzisiaj mamy niesamowite możliwości techniczne, to znaczy możemy sobie ekran podzielić na pół i czytać te dwie księgi, Daniela i Objawienie. I słuchajcie, tam widzimy dokładnie te same obrazy, tam widzimy te same informacje, one się całkowicie potwierdzają. Natomiast czymś, co to całkowicie spaja, a szczególnie to, że Pan Jezus, prorokując na temat wszystkich wydarzeń, odniósł się właśnie do Daniela, a potem sam objawił to Janowi, potwierdzając zarówno to, co powiedział wcześniej, jak i odnosząc się bezpośrednio do Daniela. Przejdźmy do samego proroctwa, które otrzymał Daniel w postaci wizji, i odpowiedzmy sobie na pytanie, jakie były okoliczności tego, że Daniel to proroctwo odebrał, wizję odebrał, a potem ją zapisał. I my dzisiaj możemy to proroctwo czytać. Do czego nas zachęca Jezus? Słuchajcie, nie wiem, czy dobrze mi się udało tutaj zrobić kształt muru Babilonu. Nie wiem, kto oglądał filmy, kto oglądał jakieś fotografie. Tak to mniej więcej wyglądało. Więc jak widzicie, ów Daniel znajduje się w tej chwili w Babilonie. Tutaj jest rozmierzonych 70 lat. To jest czas niewoli babilońskiej. I około roku 539, ponieważ ten rok tak naprawdę nie jest pewny, nie jest jasno określony, więc znowu, jeżeli będziecie gdzieś oglądali, czy tą prezentację, czy może na filmiku, który w tej chwili Adaś robi, pamiętajcie, że ten rok jest rokiem orientacyjnym. W tej chwili nie ma czasu, żeby powiedzieć, dlaczego nawet to, co Daniel mówi o okolicznościach i momencie tego proroctwa, nastręcza pewne kłopoty. Co zresztą w przypadku interpretacji tego proroctwa i tego, co ono mówi, nie ma żadnego znaczenia. Ale żebyśmy wiedzieli w ogóle, jaki to jest mniej więcej okres albo jakie to są lata. Ale jest to na pewno przy końcu tych 70 lat. I Daniel, znając proroctwa i będąc w całym tym okresie niewoli w Babilonie, jego serce zaczyna pragnąć tego, co się ma wydarzyć, ponieważ wierzy w wypełnienie się tego, co powiedzieli, co otrzymali od Boga poprzedni prorocy, szczególnie Jeremiasz.
i pragnie dożyć do tego, chce się zacząć tym radować i boi się, że być może z jakiegoś powodu to, co zostało obiecane, nie będzie Izraelowi dane. Dlatego postanawia się modlić. Postanawia się modlić w taki sposób, który nie wiem, ilu z nas tutaj zgromadzonych na tej sali się modliło w taki sposób. Ja dzisiaj nawet idąc tutaj tam z biura, właśnie wyobrażając sobie to, o czym będziemy tutaj dzisiaj mówili, a o czym ja będę mówił, właśnie z taką skruchą w sercu szedłem tym korytarzem, dlatego że pomyślałem sobie, że będę mówił o wydarzeniach, będę mówił o tym, co robił Daniel, czyli o czymś, czego ja nigdy nie robiłem, tak jak Biblia mówi o tym, co robił Daniel. On stawał między Bogiem a swoim narodem, wyznawał jego grzechy, przepraszał Boga, uwielbiał Go i prosił, aby Bóg mu objawił, w jaki sposób to wszystko, co jest opisane u poprzednich proroków, a co Daniel wie, że jest pewne, że to się wydarzy, ale w jaki sposób się wydarzy. Wołał do Boga. Żebyście również mieli potwierdzenie tego, dlaczego Izrael tam się znalazł, to jeden z bardzo wielu fragmentów, który o tym mówi. Ale przeczytajmy go. Następnie uprowadził do niewoli do Babilonu wszystkich pozostałych, którzy ocaleli od miecza i tam zostali niewolnikami jego i jego synów aż do nastania Królestwa Perskiego. Tak wypełniło się słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza tej treści. Przez cały czas spustoszenia, dopóki kraj nie odpłaci swoich sabatów, będzie odpoczywał, aby dopełnić 70 lat. Zapewne większość z nas wie, dlaczego Izrael został zesłany na 70 lat. Dlatego, że nie respektował Bożego nakazu, aby ziemia odpoczywała każdego siódmego roku i miała odpoczynek od swojej pracy, czyli od jej uprawiania. Izrael przez prawie 500 lat nie stosował tego nakazu Bożego i Bóg po prostu ich stamtąd zabrał, żeby ziemia odpoczęła. Bóg ich stamtąd zabrał, żeby ziemia odpoczęła. I teraz wyprzedzę nieco to, o czym dzisiaj będziemy mówili. Daniel miał widzenie, że mówiąc z grubsza, jeszcze około 500 lat będzie trwała historia Żydów. Czyli zwróćcie uwagę, że przez 500 lat Żydzi byli w tej określonej rzeczy nieposłuszni, potem 70 lat ponosili karę i kiedy Daniel u końca tych 70 lat pytał, co będzie dalej, Bóg dał mu perspektywy kolejnych około 500 lat historii Izraela. 500, 70 i 500. To jest pytanie fundamentalne, ale na szczęście proste. Gdzie zapisane jest proroctwo 70 tygodni Daniela? Jest zapisane w Księdze Daniela w 9 rozdziale i teraz zwróćcie uwagę, ktoś, kto nie wie wiele o tym proroctwie, to są zaledwie 4 wersety. I pomyślcie, że przed nami jeszcze trochę minut i te 4 wersety będziemy wałkować, ale w tych 4 wersetach, słuchajcie, jest 500 lat. Właściwie jeszcze więcej. Dobrze, słuchajcie, teraz się trzeba skupić. Przeczytamy, to jest tłumaczenie brytyjskie. Przeczytamy te 4 wersety. Co wam chciałem powiedzieć? Ja sobie postawiłem taki cel, może nie zabrzmi to ładnie, bo nie wiem, kto z was lubił szkołę, taki cel dydaktyczny, żebyśmy wyszli stąd naprawdę na pamięć, znając wydarzenia, które się już wydarzyły, które są w tym proroctwie i wydarzenia, które się jeszcze mają wydarzyć. Na pamięć. I teraz pomyślałem, jak to osiągnąć. Słuchajcie, przyjrzymy się tym wydarzeniom co najmniej na 3-4 sposoby, różnymi sposobami, tekstami, graficznie, takimi obrazkami, innymi obrazkami. Potem jeszcze jedną rzecz zrobimy. Także jeżeli będziecie widzieli jakby ciągle to samo, bo to są tylko 4 wersety, jeżeli będziecie widzieli ciągle to samo, to się nie dziwcie. To jest celowy zabieg. Mam nadzieję, że się nie znudzicie. Starałem się zadbać, żeby one się różniły od siebie. Natomiast
chodzi o to, żebyśmy wychodząc stąd nie mieli już do końca życia problemu z tym, żeby w zasadzie powiedzieć, na czym polega proroctwo Daniela o 70 tygodniach, a szczególnie to, co nas dotyczy najbardziej, czyli ostatni 70 tydzień Daniela, bo tak coraz bardziej to odkrywamy i coraz bardziej zbliżamy się do sedna. Dobrze, czytamy najpierw brytyjskie tłumaczenie. Pierwszy werset. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi, ja jeszcze raz przypominam, kiedy te słowa Daniel otrzymał. Kiedy stając przed Bogiem u kresu 70-letniego okresu niewoli, który został zapowiedziany, Daniel wyznaje grzechy ludu i staje przed Bogiem, aby zapytać, co dalej. I Bóg mówi mu tak. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość i potwierdzi się widzenie i prorok i Najświętsze będzie namaszczone. Drugi werset. 25, ale drugi w proroctwie. Przeto wiedz i rozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu, aż do pomazańca księcia jest 7 tygodni. W 62 tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. 26 werset i trzeci w ramach proroctwa. A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię, potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. I ostatni werset, czwarty z tego proroctwa. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. W połowie tygodnia zniesie ofiary krwawej z pokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego tylko ten fragment zaznaczyłem na czerwono, to śpieszę donieść, że jest to właśnie połączenie z tym, co mówi Jezus. To znaczy wiemy na pewno, że właśnie do tego proroctwa Jezus nas odsyła. Teraz chcę wam przeczytać inne tłumaczenie. To tłumaczenie wykonał Jacek, który tutaj siedzi. I słuchajcie, to jest rzeczywiście, teraz nawet jak mówię, że będę musiał przedstawić, że to twoje tłumaczenie, to dotarło do mnie, że Jacek otrzymuje informacje o tych spotkaniach, ale w zasadzie nie może nigdy na nich być, dlatego że prowadzi spotkania, które się nakładają w tym samym czasie. I słuchajcie, akurat to spotkanie tak się ułożyło, że w tym miesiącu mamy tylko jedno. I on po otrzymaniu tej informacji przede wszystkim poinformował mnie, że przetłumaczył Księgę Daniela, co naprawdę wprowadziło mnie w niemałe zdziwienie, zachwyt, osłupienie. Zaraz mi zresztą ten tekst przysłał, potem byśmy się spotkali, a jeszcze do tego mamy go tutaj z nami dzisiaj. Dlatego, że właśnie tak ułożyło się spotkanie, że akurat dzisiaj mógł być, także ja w tym żadnego przypadku nie widzę. A teraz przeczytajmy, jak to przetłumaczył Jacek. I od razu wam powiem, że jest to tłumaczenie, które znacznie upraszcza rozumienie tego fragmentu i kiedy, mam nadzieję, już będziemy z niego wiedzieli znacznie więcej, to potem, gdybyśmy wrócili do jednego i drugiego tłumaczenia, to byście zobaczyli tą właśnie różnicę. Także lecimy poszczególne wersety. Siódemek 70 zarządzono, wytyczono ponad Twoim ludem i ponad Twoim świętym miastem, aby zakończyć, zatrzymując bunt, przewinienie, pogwałcenie i aby pieczętować i aby doszło do końca chybienie celu grzech i aby odkupić winę, niegodziwe postępowanie, przestępstwo i aby zaprowadzić wieczną sprawiedliwość i aby zapieczętować wizję i proroka i aby namaścić Najświętsze Kodesz Kadaszim. Dlatego miej poznanie i zrozum,
od wyjścia słowa dekretu odnośnie powrotu i do odbudowania Jerozolimy, aż do Mesjasza księcia, siódemek siedem i 62. Powrócą, nawrócą się i zostanie odbudowany dziedziniec i fosa rów w czasach lamentu, bólu, strapienia. I później po siódemkach 62 zostanie wykluczony, wyniszczony, zgładzony Mesjasz i nie będzie go. I miasto i świątynię zniszczy lud księcia przychodzącego, a jego koniec w potopie i aż do końca wojny wyznaczone spustoszenie. I ostatni werset, nad którym dzisiaj będziemy się skupiali jeszcze 15 razy, ostrzegam was. I zawrze silną umowę przymierza dla wielu na jedną siódemkę. A połowie tygodnia zatrzyma, odwoła, usunie ofiarę Zewach i ofiarę Mincha. A ponad skrzydłem, krawędzią świątyni, obrzydliwy przedmiot, obrazy powodujący spustoszenie i aż do końca całkowite zniszczenie i wyznaczony koniec rozleje się na powodującego spustoszenie. Wrócimy teraz na resztę naszego spotkania do tłumaczenia brytyjskiego, dlatego że jest ono po prostu powszechnie dostępne i będziecie mogli również lepiej konfrontować i zapamiętywać te frazy. Również tłumaczenie brytyjskie jest konsystentne z innymi fragmentami, do których będziemy się odnosić i dlatego kontynuowanie go jest tutaj bardziej właściwe. Ale chcę wam powiedzieć, że tutaj leży jedna oprawiona taka księga Daniela. Kto pierwszy podniesie rękę, to ją dostanie. Zauważyłem siostrę tutaj. To może ja spróbuję więcej takich robić na następne spotkanie. To ja przekazuję siostrze, która... Świetnie, gratulacje. Słuchajcie, to zaczynamy rozbierać te cztery wersety w tym sensie, że zaczynamy się dowiadywać, co się w nich dzieje. To jest pierwsze podejście. Zwróćcie uwagę, że układamy te wersety w pionie i już na pewno widzicie następujące rzeczy, że werset 24, który jest pierwszym wersetem, powędrował tutaj na koniec i tekst, który jest tutaj zacytowany, ja zamieniłem na kolor niebieski. To jest kolor jaki? To jest kolor nieba, to jest kolor innego świata, na pewno nie tego, w którym my dzisiaj żyjemy. Czyli słuchajcie, zwróćcie uwagę, że w tym proroctwie to, co jest powiedziane w wersecie 24, to jest to, co się wydarzy najdalej w przyszłości. To znaczy to, do czego zmierzamy. Dlatego tutaj z tych czterech pionów ten werset znajduje się na końcu. Słuchajcie, będziemy to na różne sposoby rozbierać, dlatego to jest pierwsze podejście, ale już zapamiętujcie. Werset 25 to w tych 70 tygodniach to jest 69 tygodni. To znaczy tam jest powiedziane o 69 tygodniach, bo to jest suma 7 i 62, to jest razem 69. I dzieją się tam rzeczy, do których zaraz wrócimy. Ja szczególnie teraz wracając jeszcze jednym zdaniem do tego, co cytowałem z tłumaczenia Jacka. Słuchajcie, w języku hebrajskim, poprawię mnie Jacku, jeżeli cokolwiek będę na ten temat źle mówił, nie ma specjalnego słowa na tydzień, po prostu są siódemki. Dlatego ktoś, kto nie jest wprawiony w tym, może powiedzieć, skąd ta interpretacja, skoro tam jest mowa o tygodniu. Ale zwróciliście uwagę w tłumaczeniu Jacka, że po prostu 77 Bóg dał. To jest po prostu mnożnik. I stąd wiemy, ile możemy oczekiwać lat, natomiast nie będę się rozwodził na ten temat, dlaczego to są na pewno lata. Spójrzmy na 25 werset. Przeto wiedz i rozum, odtąd pojawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu, aż do pomazańca księcia jest 7 tygodni, czyli 7 siódemek. W
ciągu 62 siódemek znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. Czyli wiadomo, czego się dowiadujemy tutaj w tym wersecie 25. Na pewno powstają dwie liczby, to znaczy 62 siódemki i 7 siódemek, czyli 7 razy 7 i 62 razy 7, i tu jest mowa o latach. Razem to jest 69 tygodni, czyli 69 razy 7 lat. I pojawiają się tu następujące fakty. Jest mowa o pewnym objawionym słowie. Objawiło się słowo o ponownej odbudowie, czyli jest tutaj jakaś informacja, jest to jakieś słowo objawione o ponownej odbudowie Jerozolimy, i od tego do pojawienia się pomazańca księcia, przejdziemy od razu do tego, że jest tutaj mowa o Mesjaszu, jest tutaj mowa o namaszczonym królu. Ten okres będzie podzielony na 7 siódemek i 62 siódemki. I również z tego, jak to jest przetłumaczone u Jacka, ale ja czytałem ogromną ilość tłumaczeń, jest jasne, że po tych pierwszej siódemce, 7 razy 7, będą odbudowane te ulice, mury, czyli jak gdyby ta budowa się skończy, a potem nastąpi kolejne 62 siódemki, 62 razy 7 lat, i wtedy przyjdzie pomazaniec książę, czyli Mesjasz. Czyli 7 razy 7 to jest ta budowa do zakończenia wybudowania tych murów, i potem 62 razy 7 do przyjścia Mesjasza. Czyli zobaczcie, werset 25 mówi o ogłoszeniu odbudowy Jeruzalemu, mówi o tym, że zostaną odbudowane mury w ciągu 7 razy 7, i potem od tego momentu 62 razy 7 i możemy oczekiwać Mesjasza. Werset 26. Tutaj już Mesjasz przyszedł. I co się dzieje w tym 26 wersecie? Mesjasz zostaje zgładzony, i to słowo, które tutaj jest użyte, będzie zabity i nie będzie go. Tu jest słowo użyte i sformułowanie, które jasno wskazuje, że on zostanie zabity wolą innych. To znaczy, że zostanie zgładzony przez to, że go inni zgładzą. On tego życia sobie nie odbierze. Potem jest mowa o ludzie księcia, o ludziach, którzy wkroczą do miasta i zniszczą świątynię, ale potem jest zapowiedziane, że ten książę będzie również zgładzony po pewnym czasie w jakichś burzliwych wydarzeniach, i do momentu, aż nie zostanie zgładzony, będzie to okres burzliwy, okres wojny. Czyli jeszcze raz, w tym 26 wersecie jest informacja o tym, że ten Mesjasz, do którego wyznaczono czas w poprzednim wersecie, przyjdzie, ale zostanie zgładzony, zabity ręką innych osób. Potem jest powiedziane, że ludzie, którzy będą inspirowani, którzy będą reprezentowali innego księcia, zburzą miasto i świątynię, ale ostatecznym losem tego księcia, który tego dokona, będzie jego śmierć. Odbędzie się to w bardzo burzliwych okolicznościach i przez ten cały czas będzie to okres wojny. Teraz przechodzimy do 27 wersetu i patrzymy, co tam się w nim dzieje. I to jest ten słynny dla niektórych, a być może ktoś z was słyszy to po raz pierwszy, ten brakujący tydzień w tych 70 tygodniach. Bo zwróćcie uwagę, że nie pokazałem, że tutaj mamy przerwę, to znaczy będziemy dowodzili, że, znaczy ja będę dowodził, że ten 26 werset jest pewną przerwą w realizacji, znaczy to się nadal to proroctwo realizuje, ale on nie jest liczony do 70 tygodni. Tutaj mamy te liczby, czyli 7,62, to jest razem 69, tu jest przerwa i wtedy się realizuje werset 26 i potem jest ostatni tydzień, i realizuje się to. Tak możecie patrzeć na to ktoś, kto tego nie zna, i powiedzieć, a skąd wiadomo i dlaczego tu jest przerwa? Dlatego, że Bóg mówi to Daniela, mówi to do Daniela na temat narodu żydowskiego.
Natomiast ta przerwa to jest czas na wejście pogan. I będziemy na to wersety pokazywali. I słuchajcie, odniosę się do jednego z wniosków tego naszego dzisiejszego spotkania. To nie znaczy, że to nie jest ważne dla chrześcijan. To kompletnie nie znaczy to, dlatego że każdy z nas, kto idzie za Jezusem, który się ukrył w Żydzie Jezusie, został wszczepiony do narodu izraelskiego. Każdy z nas. Natomiast, słuchajcie, siostra teraz dzięki cudownej Bożej interwencji jedzie do Izraela. Słuchajcie, to jest wniosek wyprzedzający to, co dzisiaj będę tutaj dalej mówił. Jeżeli chcecie wiedzieć, co się wydarzy i kiedy się wydarzy, to naprawdę nie interesujcie się historią Stanów Zjednoczonych, nie interesujcie się tym, co się dzieje w Chinach, nie interesujcie się tym, co robi Władimir Putin. Patrzcie tylko na Izrael. Patrzcie tylko na Jerozolimę. I dlatego to proroctwo mówi co prawda o tym, co się będzie działo w narodzie żydowskim, ale to jest dla każdego z nas, dlatego że Jerozolima jest termometrem świata. Czasami mówią, co to ta Biblia tak do tego podchodzi, tam nic o Chinach nie można znaleźć. Chińczycy są Bogu drodzy, ale Chińczycy nie wpływają w historii na Izrael. Dlatego nie trzeba o nich pisać. Nie trzeba o nich pisać. Nie trzeba pisać o Stanach Zjednoczonych, dlatego że są daleko i wpływają, ale nie w bezpośredni sposób, w taki, który wpływa na to, co się działo i dzieje w Izraelu. Patrzmy tylko na Izrael, patrzmy tylko na Jerozolimę. To jest przerwa, to jest czas na wejście pogan, a to jest ostatni tydzień Daniela. I co tu się dzieje? I to będziemy jeszcze wielokrotnie powtarzać, chociaż czas nieubłaganie leci. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, patrzcie, to jest ten tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. No i teraz patrzcie, myśmy zrobili pierwszy zabieg, bo teraz dopiero dochodzimy do 24 wersetu. I słuchajcie, zajęcie się tym 24 wersetem to jest kolejna godzina. Dlatego, że każde z tych stwierdzeń mówi, jak i w jakiej dziedzinie skończy się historia i skończy się w taki sposób, w jaki Bóg to zaplanował. Natomiast my nie możemy się nad tym teraz zatrzymywać, dlatego nawet nie rozwikłując tego, widzicie to w wielu miejscach, że to jest całkowita zmiana dekoracji. To jest coś, co się odbędzie, kiedy skończy się ten czas. Jeszcze raz to przeczytam. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi, to jest wszystko, co jest tutaj, i Twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia. Bóg jest cierpliwy. Nie mogę wejść w tej chwili w tłumaczenie tych rzeczy, bo nie skończymy. Przypieczętowany będzie grzech, zmazana wina, przywrócona będzie sprawiedliwość. Czy wyobrażacie sobie, że może być przywrócona sprawiedliwość inaczej niż kończąc ten okres, w jaki teraz żyjemy, ten okres historii? I tak dalej, i tak dalej. Najświętsze będzie namaszczone. Królestwo, okres sprawiedliwości, to jest cel. Ale zanim do tego dojdzie, jest 70 tygodni. Uszczegółowiamy, 69 mamy już za sobą, żyjemy w okresie przerwy, ten tydzień jest jeszcze przed nami. Żeby teraz na ten sposób patrzenia na proroctwo Daniela coś jeszcze nanieść, to nakładamy tutaj tę linię ze strzałką tutaj. Wiecie, co to jest? Pan Jezus przyszedł w tym miejscu, bo został zapowiedziany. Żył tutaj 3,5 roku. To jest ten króciutki fragment. Zmartwychwstał i w niebo wstąpił. I w tym miejscu on będzie tym, który uczyni kres tego spustoszenia, który tutaj jest. I nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. To nastąpi wtedy, kiedy Pan Jezus powróci. Czyli na te cztery wersety, gdzie ten 24, czyli pierwszy werset musieliśmy przestawić na koniec, ponieważ to jest cel, do którego zdążamy. Tutaj jest pierwsze przyjście Pana Jezusa. Możemy tutaj dodać cyferkę 1 i 2. Czyli to jest jeden sposób, w jaki możecie ten fragment studiować, jak możecie go zapamiętywać, żeby pierwszy werset przełożyć sobie na koniec i wiedzieć, jak podzielić te trzy wersety, co się w nich dzieje i jaki okres obejmują. Tam jest wszystko napisane, ale być może teraz nieco łatwiej będzie wam to zapamiętać.
Słuchajcie, spróbujmy teraz zająć się kilkoma szczegółami, które tam są przytoczone w tych wersetach. I pierwsze jest pytanie o dekret. Ja już trochę innego słowa tutaj używam. To jest, inaczej mówiąc, słowo o odbudowie, słowo, które zostanie wysłane, wypowiedziane o odbudowie Jeruzalemu. Jeszcze raz sobie ten werset przytoczymy. To się może wydawać nudne, ale naprawdę to zapamiętacie. Przeto wiedz i rozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu. To jest to, z czym się zmagamy, dlatego że to jest punkt startowy tego proroctwa. Od tego proroctwa liczymy 69 siódemek, które się składają z 7 siódemek i 62 siódemek. Słuchajcie, gdzie tego szukamy? Nie musimy tego szukać w historii, wystarczy, że będziemy tego szukali w Biblii. I teraz muszę zrobić pierwsze zastrzeżenie. Słuchajcie, to proroctwo ma bardzo wiele wyjaśnień, to znaczy jest bardzo wiele szkół i wiele sposobów, jak w detalach jest to proroctwo tłumaczone, dlatego że mamy tutaj kilka parametrów, które się muszą ze sobą zejść i które musimy użyć, żeby dokonać tych obliczeń. I od razu chcę was, bo komuś może mina rzednąć, że tyle różnych możliwości i to jest takie nieścisłe, a może to w ogóle tak nie jest. Słuchajcie, ja przejrzałem ogromną ilość tych interpretacji i obojętnie, którą interpretację się weźmie i jak się ją zestawi z kolejnymi sposobami liczenia tego, albo trafiamy na urodzenie się Pana Jezusa, albo trafiamy na rozpoczęcie służby Pana Jezusa, czyli Jego chrzest, kiedy Ojciec się do Niego przyznał i w zasadzie wypchnął Jezusa, to jest może złe słowo, rozpoczął służbę Pana Jezusa. Albo trafia to na koniec służby Pana Jezusa. Są również wytłumaczenia, które podają konkretną datę i to jest data wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy w tak zwaną Niedzielę Palmową. Czyli, żeby tutaj wasza frustracja nie rosła, kiedy będę podawał różne możliwości brania różnych danych do obliczenia tego okresu i uzyskania pewnej daty, kiedy Mesjasz przyjdzie, to chcę wam powiedzieć, że na końcu te wszystkie warianty dochodzą do jednej z tych trzech dat. Albo narodzenia Jezusa, albo chrztu Jezusa, czyli rozpoczęcia Jego służby, albo wjazdu Jezusa do Jerozolimy, czyli zakończenia Jego służby, kiedy występował jako król. Słuchajcie, zasadniczo są cztery dekrety, które znajdujemy w Biblii, które mogą być uznawane za początek liczenia tych 69 siódemek do momentu przyjścia Pana Jezusa. Pierwszy jest w 536 roku, czyli zwróćcie uwagę, pamiętacie datę prawdopodobną datę proroctwa, jakie otrzymał, znaczy widzenia, jakie otrzymał Daniel, to było ile? 539, prawda? Czyli on otrzymał coś wcześniej, to znaczy żaden z tych dekretów nie był jeszcze wtedy wydany. Więc albo to jest dekret w 536 roku. Słuchajcie, widzę, że niektórzy notują, ale raz, że postaramy się to zmontować na filmie, oczywiście notujcie, ale postaramy się to na filmie zmontować razem z tymi obrazami, a również absolutnie służę wysłaniem tej prezentacji, jeżeli ktokolwiek uzna ją za pomocną. A poza tym zapewniam was, że jest ogromnie dużo materiałów na ten temat, ale jeżeli ktoś chce z tego skorzystać, to serdecznie zachęcam. Dobra, pierwszy możliwy dekret, 536. I nie ma czasu, ja mam podłączone te wersety, ale nie ma czasu, żeby się nad nimi w tej chwili skupiać, ale podsumowując, jest to proklamacja odbudowy świątyni i wysłanie 50 tysięcy Żydów do tejże, do Jerozolimy, aby to uczynić. To jest pierwsza grupa Żydów, która się udała do Jerozolimy. Słuchajcie, widzicie, że może coś takiego tutaj stoi, tak samo jak uważam, nie jest przypadkiem to, że Jacek tutaj dzisiaj z nami może być i że poinformował mnie o tym tłumaczeniu. Myśmy tutaj mieli spotkanie na zupełnie inny temat. Jeden z naszych braci, który tutaj już stał ze dwa razy, to znaczy Darek Czyszczoń, przywiózł ze sobą ten cylinder Cyrusa. I to jest przedmiot znaleziony w Iranie pod koniec XIX wieku. On się znajduje w tej chwili w muzeum w Londynie. I co prawda to nie jest ten dekret, o którym mówimy, bo czasami się robi taki skrót i się mówi, o, to jest ten cylinder Cyrusa i tu jest ten dekret o powrocie Żydów. Tu nie ma słowa o Żydach. Tu jest potwierdzenie, że był Cyrus
I jest potwierdzenie o jego ogólnym podejściu do narodów, które on podbił i nad którymi panował. No ale też niesamowite, że Darek to ze sobą przyniósł, zostawił i do dzisiaj nie odebrał, więc jedyne co musiałem zrobić, to przenieść z tamtego postumentu tutaj i praktycznie jest to niesamowity rekwizyt do tego naszego dzisiejszego spotkania i tam się jeszcze na kamerze nagrywa. Dobrze, więc pierwszy dekret, który można brać pod uwagę, to jest 536, ale wydarzyło się to, co tutaj jest powiedziane. Czyli ci, którzy są zwolennikami albo którzy czują w sercu, że to naprawdę chodzi o mury Jerozolimy, to znaczy jak gdyby zamknięcie tego miasta, ochronienie go przed światem zewnętrznym, to nie jest ten dekret. Zresztą od razu uprzedzam, że tutaj zaznaczyłem na taki pomarańczowy to, do czego moje serce się skłania i pała. Natomiast, tak jak mówię, podaję wam wszystkie możliwości i mówię wam, że tych interpretacji jest wiele, ale one i tak doprowadzają do tego samego. Znaczy, nie dokładnie do tego samego, ale prawdopodobieństwo tego, że Daniel na 600 lat przed wydarzeniem przepowiedział takie rzeczy, statystycznie jest po prostu, no to jest do takiej potęgi, że po prostu to jest cud, to jest informacja spoza tego świata. To przepowiedzenie przez Daniela przyjścia Pana Jezusa. Dobra, drugi dekret to 520 rok, drugi rok Dariusza i to jest potwierdzenie dekretu Cyrusa o odbudowie świątyni. Idźmy dalej. W 457 roku to już inny król, bo to jest, jak widzicie, no dość duża odległość czasowa, Artaxerxes. I to jest ciekawy dekret, dlatego że to jest dekret wydany dla Ezdrasza, który w zasadzie się skupia na ustanowieniu samorządu. To znaczy tutaj ciągle Żydzi nie mieli nic do powiedzenia. Natomiast Cyrus dbał o to, żeby inni bogowie mu sprzyjali. Ja myślę, że to jest taki dobry sposób zapamiętania tego, co Cyrus robił i co również tutaj zapisał. To znaczy on był wielkim władcą i on chciał, żeby wszyscy bogowie na terytorium, nad którym panuje, mu sprzyjali. Dlatego po prostu pozwolił wszystkim, aby tych swoich bogów czcili i właśnie tutaj na tym cylindrze jest powiedziane to, co powiedział tutaj w Biblii do Żydów, ale mówił to tylko do narodów wschodnich, na wschód od swojej głównej rzeki. Natomiast to wydarzenie uwalnia Żydów do samorządu, można powiedzieć. To znaczy oni mogli zacząć się rządzić sami. Ale również Artaxerxes dbał o to, żeby były pieniądze i materiał na składanie ofiar. I w tym miejscu świątynia już stała. Słuchajcie, te dwa dekrety i to, w co zostali wyposażeni Żydzi i zostali wysłani, spowodowało, że świątynia funkcjonowała. Tu można by jakiś klocek postawić, że ta świątynia jest. Tutaj to jest zaopatrzenie co do tego, żeby było nadal z czego składać ofiary. I to jest praktycznie samorząd Żydów. Natomiast to, do czego moje takie zrozumienie się składa po przeanalizowaniu wielokrotnie tych wszystkich i tego, do czego to prowadzi, to jest ten najmłodszy, to znaczy najbardziej oddalony od Daniela dekret z 444 bądź 5 roku. Tutaj ja niestety nie wiem, dlaczego niektórzy datują to na 44, a niektórzy na 45, ale to jest ten rok różnicy. I możemy o tym przeczytać w księdze Nehemiasza, którą pewnie wielu z nas zna. I to w zasadzie ta księga jest o tym, że Nehemiasz jechał ratować mury Jerozolimy. Nehemiasz został posłany, aby odbudować mury Jerozolimy, czyli nie będziemy wracali do tego wersetu z Daniela, ale tam o tym jest mowa. I tam jest dwa razy o tym mowa. Dlatego, że jest powiedziane, że to jest dekret o odbudowaniu murów, a potem w następnym wersecie pamiętacie, że tam jest powiedziane, że te mury są odbudowane. Tam nawet u Jacka w tłumaczeniu jest mowa o rowie, o fosie praktycznie. O tym, że właśnie to miało być odbudowane. I tutaj na tych szarych jest więcej wersetów, które mówią o niektórych z tych dekretów, ale to są te podstawowe. Także dalszy ciąg wywodu będzie startował od tego dekretu. Ale również wielu innych startuje od tych dekretów, które żeśmy wymienili poprzednio. Może raczej od tego i od tego. Od tego to bardzo rzadko widziałem jakieś obliczenia. Pytanie o kalendarz. Czyli pierwszym problemem
liczenia z proroctwa Daniela o 70 tygodniach to jest uznanie dekretu, a drugi jest bodaj jeszcze bardziej skomplikowany, chociaż różnie można na to patrzeć, to jest kalendarz. Słuchajcie, przy okazji tego proroctwa zacząłem się interesować tylko tyle, ile trzeba kalendarzami. No i można bardzo dużo mówić, ale dla potrzeb tego naszego spotkania spróbuję się zamknąć w 5 minutach. Kalendarz jest podstawą każdej kultury, zapamiętajcie to. To znaczy każda kultura, która się rozwijała na świecie, jej kalendarz był spoiwem tej kultury, dlatego że tam były wyznaczane uroczystości, to o czym się przypominało, czyli to było spoiwo kultury. Był to element narzucania swojej woli okolicznym krajom, jeżeli się po prostu kazało przyjąć kalendarz, bo tam były te święta wszystkie i te wszystkie zwyczaje. Kolejna rzecz, że kalendarz był elementem manipulacji ludźmi, dlatego że po prostu król mógł zdecydować o wydłużeniu roku, o skróceniu roku, o takim czy innym liczeniu dni czy miesięcy, co powodowało, że życie tych ludzi wyglądało tak, jak on to kazał robić. To jeśli chodzi o politykę i o ludzi. Natomiast jeśli chodzi o kalendarz, to mamy dwa problemy. Albo liczymy księżycowo, albo liczymy solarnie, bo można by mówić słońcowo, ale nawet po polsku się mówi księżycowo i solarnie, czyli raz używa się tego słowa bardziej polskiego, a raz słowa obco brzmiącego. Jaki jest plus księżycowego liczenia? Księżycowo się liczy miesiące, zresztą wiecie, że po polsku miesiąc to jest to, co tam świeci, księżyc to również miesiąc. Po prostu po to, żeby się dobrze żyło, to dobrze, żeby każdy miesiąc zaczynać w tym samym położeniu księżyca, prawda? To jest wtedy jasne, po prostu zaczynamy miesiące, które mają około iluś tam dni, 30 około, chociaż to jest dużo bardziej skomplikowane. I zaczynamy sobie te miesiące po prostu razem z księżycem. No ale jest problem, że natychmiast nam się rozjeżdża co? Pory roku. Dlatego, że pory roku działają solarnie, to znaczy jeżeli chcemy się zająć tam zimą, latem, jesienią i wiosną, no to jak chodzi księżyc i kiedy nam się zaczyna, tutaj jest mało przydatny. Dlatego, bo gdybyśmy lecieli tymi miesiącami, to się nam zaraz rozjedzie, to znaczy, że jakieś tam wydarzenie raz było w zimie, potem będzie wiosną, a potem się okaże ostatecznie, że będzie latem. Dlatego kalendarze dość szybko były kalendarzami księżycowo-solarnymi, to znaczy starano się, żeby miesiące były w miarę odpowiadające temu, co się dzieje z księżycem, natomiast po to, żeby solarnie to się również zgadzało, to znaczy, żeby jakieś święta, bo to naprawdę chodziło o święta, słuchajcie, to chodziło o te najważniejsze rzeczy dla danego społeczeństwa w danym roku, to żeby te święta się zaczynały zawsze tak samo, to potem były takie, słuchajcie, to fajnie, gdyby tak było, takie po prostu były wypełniacze, bo wiadomo, że rok, który składał się z tych miesięcznych, jemu strasznie dużo brakowało, znaczy w ogóle brakowało mu do tego roku solarnego. Dlatego potem były takie różne wypełniacze, po prostu było ileś tam dni, się w ogóle nic nie robiło, po prostu się, trzeba było tam dokleić, jak gdyby, żeby można było znowu zacząć od zera. To jeśli chodzi o te solarne i księżycowe. I dlatego tu jest problem, bo na przykład, żeby wam jeszcze trochę skomplikować, ale to jest tylko pozorne skomplikowanie, to na przykład Żydzi, jeśli chodzi o, bo niektórzy tak postulują, żeby to liczyć według kalendarza religijnego, który miał w zależności od różnych rzeczy albo 353, albo 354, albo 355 dni, bardzo skomplikowane. Albo kalendarza proroczego i my będziemy to liczyć od kalendarza proroczego, dlatego że Biblia nam podaje taki kalendarz, zaraz zobaczymy gdzie. Ale możemy również liczyć od stricte solarnego kalendarza, takiego jakim jest kalendarz juliański, nie? Który stworzyli Rzymianie, a zapożyczyli go zupełnie od Egiptu. A te lata, które podawałem, minus 396, minus 444, to jest jaki kalendarz? To jest kalendarz gregoriański, czyli właściwie juliański, tylko troszeczkę lepiej wyregulowany. Dlatego, że papieża zaczęło strasznie denerwować, że raz na 128 dni mu się traci jeden dzień i zaczyna mu się strasznie przesuwać to święto, więc po prostu on to jeszcze lepiej wyregulował. A to, że liczymy od jak gdyby naszą erę i przed naszą erą, to kiedy było, pamiętacie? Około 500 roku zostało wprowadzone.
Czyli jeszcze leciał cały czas juliański kalendarz, koło 500 roku, używając juliańskiego kalendarza, zostało to podzielone na minus i plus te lata, a w 1582 roku papież Grzegorz jeszcze lepiej to wyregulował, również z tych samych względów, jeśli chodzi o święta i tak dalej. A wyobraźcie sobie, że Grecja, nasz sąsiad południowy, przyjął gregoriański kalendarz dopiero w 1932 roku. Także to, co się wydarzyło, że nie dość, że mamy podzielone na naszą erę i tą następną erę i na to, że mamy w zasadzie na świecie powszechnie używany ten kalendarz gregoriański, to jest niesamowity sukces, dlatego że właściwie przedtem te kultury tymi kalendarzami to się tam przebijały i ciężko było liczyć te lata, bo naprawdę nie było wiadomo też czasami, jak oni liczyli, także po prostu były dziury. To jest bardzo trudne. Ale zobaczycie, że to wcale trudne nie jest. Dobrze, nie będziemy już teraz do tego wracać. To jest ten kolejny werset. Właściwie, znaczy nie kolejny, tylko tam, gdzie właśnie liczymy te tygodnie do Mesjasza, no to spróbujmy teraz to policzyć, bo zadajemy to pytanie, ilu dniowy rok mamy przyjąć za podstawę obliczeń, prawda? To jest, jedni przyjmują ten żydowski, ten religijny. Jedni lecą tak zupełnie po prostu bez trzymanki, jak ja bym to nazwał, tym solarnym kalendarzem, mimo że Biblia kompletnie tego nie podpiera i w ogóle tego solarnego kalendarza wtedy nie było. Na 360-dniowy kalendarz najbardziej wpływa to, że zarówno Daniel używał wtedy takiego kalendarza, bo to był kalendarz babiloński, jak i to, zaraz zobaczymy, przyjmujemy za obliczenia ten kalendarz, który ma 360 dni, 12 miesięcy po 30 dni, bo to był kalendarz babiloński, to jest kalendarz proroczy, zaraz powiemy, co mamy pod tym na myśli. Słuchajcie, na temat tego 70 tygodnia Daniela są trzy liczby, które go zawsze opisują, bo to jest 3,5 roku, trochę wyprzedzamy dla tych, którzy nie wiedzą. To jest połowa tygodnia Daniela, 3,5 roku. I słuchajcie, w wielu miejscach Biblii, znaczy konkretnie w Danielu i w Apokalipsie, jest mówione, ten sam okres jest opisany albo 3,5 roku, albo 42 miesiące, albo 1260 dni. No to jak Pan Bóg mógł lepiej nam przekazać, że po prostu rokiem jest rok, do obliczania tego jest rok, który ma 360 dni. On nie jest ani solarny, ani księżycowy. Możemy go nazwać rokiem proroczym, ponieważ Biblia używa takiego przelicznika. Ale żeby wam powiedzieć, zarówno było to u Abrahama, jak i potop, który jest opisany, używa tego 360-dniowego kalendarza. To jest taki, jak gdyby, taka linijka, którą Pan Bóg nam daje do ręki po to, żeby mierzyć pewne odległości. To szybciutko prześledźmy to, jak liczymy, kiedy przyjmujemy ten rok 444 albo 445 jako podstawę. 7 plus 62 siódemek, to jest 69 siódemek. Mnożymy 69 razy 7, bo to jest tych 7. Wychodzą nam 483 lata prorocze po 360 dni. Nie mamy wątpliwości dlaczego? No to 483 lata razy 360 dni to jest, patrzcie ile, 173 880 dni. A po co nam te dni? Po to, żeby teraz je podzielić przez te lata gregoriańskie, prawda? Dlatego, że skoro wiemy, że tam mamy ten rocznik, rok 444 albo 5 i mamy te wszystkie inne lata, które w tej chwili zostały przeliczone, najpierw tym kalendarzem juliańskim, a potem gregoriańskim, żebyśmy wiedzieli, który to jest rok. Więc jak dzielimy te dni przez 365 i 1 czwarta, mniej więcej, to nie jest takie zupełnie dokładne, ale to otrzymujemy 476 lat solarnych, czyli w tym przypadku tych gregoriańskich, i 25 dni. Też nie dokładnie, ale tutaj nie o taką dokładność chodzi. Więc mamy ten dekret 444 roku albo 5. Kiedy to dodamy minus do tego plusa 476, wychodzi nam około 32 roku. Ale słuchajcie, jak oni robili tą poprzednią erę i tą erę, to nie wprowadzili zera. Wiecie dlaczego? Bo to było w roku 500. A Arabowie do nas przyszli w roku 600 ileś tam. A Arabowie przynieśli zero. Po prostu ci, którzy to robili, no, nie znali pojęcia zera. Dlatego nie było minus 1, 0 i 1, tylko było minus 1 i 1. Po prostu tamto jest spłaszczone o jeden rok. Dlatego jeżeli już stosujemy taką metodę, to musimy ten jeden rok dodać, no i wtedy wiadomo, że wychodzi nam rok 33.
Ten rok, on się jak gdyby nie zgadza z tym, co czytamy w Wikipediach, dlatego że w Wikipediach i w różnych takich naukowych miejscach jest napisane, że Pan Jezus urodził się między 2 a 7 nawet rokiem przed naszą obecną erą, ale niektórzy twierdzą, że urodził się w roku 1. I właściwie to, czym najlepiej datuje urodzenie się Jezusa, to jest informacja o śmierci Heroda Wielkiego. A w związku z tym, że historia dość powszechnie potwierdza ten rok śmierci Heroda Wielkiego na 2 rok przed naszą erą, a wiadomo, że za Heroda jeszcze żyjącego miały miejsce prześladowania i tak dalej, to powinno być tak. Ale właśnie są również badania, które podają śmierć Heroda na 1 rok tej naszej nowej ery. Słuchajcie, jedno jest pewne, wierzymy Biblii i wierzymy, że na pewno to jest przepowiedziane co do sekundy, tylko że my nie wszystko potrafimy obliczyć, dlatego że, słuchajcie, nikt z nas nie był tam wtedy. Tak naprawdę, gdybyśmy zobaczyli, jak skąpe są źródła historyczne, my tam te Wikipedie czytamy i tak dalej, a to jakiś jeden facet napisał, na jakimś takim jednym i po prostu we wszystkich Wikipediach to jest napisane. Natomiast na pewno to jest ten rok i na pewno oni wiedzieli, że to jest ten rok. Okej, słuchajcie, i teraz jeszcze kilka razy przejrzymy te wszystkie rzeczy, żeby się tego wręcz na pamięć nauczyć. Słuchajcie, teraz mogliśmy już sformułować taką linię czasu. No i zwróćcie uwagę, że tu mniej więcej Daniel otrzymuje tą wizję. Potem ustaliliśmy jeden z tych dekretów, ja go wam podaję jako taki ten przykładowy, ale wiedzcie, że tych wersji jest więcej, ale powiedziałem wam również, że cokolwiek by tam nie brali, jak mnożyli, to mylą się właśnie o tych kilkadziesiąt lat i tak zawsze trafiają gdzieś Pana Jezusa. Od tego dekretu mamy tych 69 tygodni, dokonaliśmy obliczeń i wychodzi nam 33 rok na przyjście Mesjasza i to potem już są miesiące i na śmierć Mesjasza. To, o czym jest mowa w 26 wersecie, że Mesjasz zostaje zgładzony, odcięty. Potem następują czasy pogan, te, w których my żyjemy, a potem następuje kolejny tydzień, który dotyczy Żydów, dlatego że mówimy, że to 69 i ostatni tydzień dotyczą Żydów. A potem powtórne przyjście Mesjasza i sprawiedliwość. To teraz, żeby wam się to lepiej zapamiętało, to ten sam obrazek przejdziemy graficznie. Albo najpierw pytanie o przerwę. Słuchajcie, musimy przyspieszać. Pamiętacie, jak mówiłem, że tam są 3 fragmenty tego kręgosłupa, to znaczy 24 Mateusza, kto zapamiętał dalej, 21 Łukasza i 13 Marka, tak? I Łukasz odnosi się jako jedyny z tych trzech, mówi o zburzeniu świątyni, dlatego że Marek i Mateusz mówią o tym, co będzie w przyszłości. To bardzo podobnie brzmi, ale wystarczy to przeczytać jeszcze raz. Już wiecie, że jeden z tych ewangelistów mówi o zburzeniu świątyni, a dwóch mówi o tym, co się dopiero wydarzy. Ale zwróćcie uwagę, że on mówi tak, i padną od ostrza, może jednak całe przeczytamy. Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Czyli to, co czytamy w 26 wersecie u Daniela. I padną od ostrza miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów. Mowa o kim? O Żydach? Słuchajcie, zostali uprowadzeni do wszystkich narodów, a my tutaj, żyjący w Polsce, jesteśmy tego najlepszymi świadkami. A Jerozolima będzie zdeptana przez pogan i ta dziura będzie trwała, aż się dopełnią czasy pogan. I dokładnie my w tym czasie w tej chwili żyjemy. Dobra? To jest jeszcze raz ten sam obrazek, a teraz przyjrzyjmy się tym kolejnym etapom i spróbujmy to zapamiętać. Czyli to jest czas od stworzenia, dużo lat. I teraz, czy mnie słychać, czy mi się tak wydaje tam, że... Dobrze. Tak, dobrze. Proroctwo Daniela, dekret, 69 tygodni, rok 33, dziura, jeden tydzień ostatni Daniela, zakończenie tego tygodnia powtórnym przyjściem Jezusa i sprawiedliwość, o której czytamy w 24 wersecie, w tym pierwszym, który żeśmy przesunęli na koniec. Słuchajcie, pytanie o ostatni 70 tydzień Daniela, ok? I od razu mówię, słuchajcie, żeby teraz wiem, że jesteście zmęczeni, widzę wasze miny, natomiast uprzedzę pewne fakty. Słuchajcie, to jest to, co jest przed nami, ok? To, co żeśmy do tej pory mówili, to właściwie można powiedzieć, że to myśmy po to mówili, żeby pokazać, że Daniel przepowiedział pewną rzecz 600 lat wcześniej i ona się wydarzyła.
Wszystkie elementy tej przepowiedni się wydarzyły. Powiem wam więcej, jeżeli chcecie kompletnie zemdleć, to przeczytajcie 11 rozdział Księgi Daniela, pierwszych 35 wersetów i tam będą takie dziwne rzeczy i będziecie czytali, a ten pojechał tu, ten tego uderzył w głowę, a ten się cofnął, a ten z kimś pogadał i tak dalej. Mówicie, ludzie, co to jest? To jest jakiś obóz harcerski opisany, coś takiego. Słuchajcie, tam jest przepowiedzianych 35 faktów historycznych, które się wypełniły absolutnie stuprocentowo i w zasadzie ludzie świeccy, którzy nie są w stanie uwierzyć Biblii, twierdzą, znaczy przez wiele lat twierdzili, że to musiało być napisane po fakcie. Znaczy po prostu napisanie tego, przepowiedzenie tego, to jest niemożliwe po prostu. Jest niemożliwe, z tym się nie da trafić. To są jakieś, coś tam do jakiejś potęgi w ogóle nieopisanej liczby, której nie da się zmieścić na kartce. Natomiast jeszcze do odnalezienia Qumran w zasadzie można było powiedzieć, że no, można się było obawiać, jak to faktycznie było. Natomiast te znaleziska potwierdziły prawie niezbicie, że Księga Daniela została napisana wcześniej i po prostu on to wszystko przepowiedział. Okej, 70. tydzień Daniela. To jest to, co jest przed nami. A jeżeli nam starczy czasu, to wam powiem, że nie wszyscy tak twierdzą, że to jest przed nami. I na tym polega jeden z powodów, dlaczego tak mało z nas wie, że takie proroctwo w ogóle istnieje. I słuchajcie, to jest ten... Powałkujemy jeszcze chwilę ten 27 werset. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden dzień, na jeden tydzień, czyli na 7, tak? Możemy to inaczej powiedzieć. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na 7, w połowie tygodnia, w połowie siódemki zniesie ofiary krwawe z pokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony czas spustoszenia. Tu się to słowo powtarza. Czyli jest jasne, że tu jest 7, to jest ostatni tydzień Daniela, czyli jest 7. Ja tej siódemki tam nie wpisałem, ale każdy wie, że to jest 7. I że to się składa z 3,5 i z 3,5, tak? I najpierw przyporządkujmy ten werset, podzielmy go i podzielmy go tak, jak on na te trzy i połówki przypada, dobra? Słuchajcie, na początku tej siódemki i zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. I tu już wam będę od razu podpowiadał, dlaczego to jest na zielono, bo ten facet będzie miły. Po to, żeby zawrzeć jakieś porozumienie i po to, żeby było wszystko w porządku, to ten facet będzie taki właśnie zielony, miły, może nawet ekologiczny. Potem nastąpi połowa tego tygodnia i jest reszta tego wersetu. W połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Bach! Pan Jezus przyjdzie i ten kres zapewni. To dobrze, to było tekstami, a teraz na obrazkach, ok? Patrzcie, to jest obrazek i teraz zaraz go będziemy sobie, żeby sobie przypomnieć, żeby sobie wbić do głowy to, co się będzie działo w tym siódmym tygodniu, a właściwie w dwóch jego połówkach, to napatrzyli się? To teraz będziemy po kolei to robili. Zobaczcie, 3,5 roku i 3,5 roku. I teraz zielony kolor, przychodzi miły facet. I zawrze przymierze z wieloma. Jest powiedziane u Jacka, że tak będę nie... Mówi, potwierdzi. Potwierdzi silne przymierze. Dlatego, że można powiedzieć, że zawrze potwierdzi przymierze z wieloma. Nie ze wszystkimi. Słuchajcie, pamiętajmy to. A wiecie w ogóle, o kim my cały czas mówimy? O antychryście. Mówimy o człowieku, który będzie inspirowany szatanem, to będzie człowiek inspirowany szatanem i ten człowiek pojawi się w pewnym momencie w historii na Bliskim Wschodzie i prawdopodobnie po jakimś wielkim zaburzeniu na świecie, być może to będzie wojna, być może to będą inne powody, że ludziom, przepraszam za takie słowo, rura zmięknie, wydarzy się coś, że on nie będzie tym, który nawet to porozumienie stworzy. On je potwierdzi. On będzie tym zwornikiem, który ostatecznie przekona wszystkich, którzy tam żyją. Być może nawet muzułmanów i Żydów razem.
on przyklepie pewne porozumienie, które da dwie rzeczy. Da pokój w tamtym obszarze, kiedy będą mówić pokój i bezpieczeństwo. I stanie się druga rzecz, że zostaną wznowione ofiary w świątyni. Świątynia będzie zbudowana. Ty, siostro, jedziesz do nie wiem, jaki tam macie program, ale bardzo często się idzie do muzeum czy do Instytutu Trzeciej Świątyni. I to jest takie, to niepozornie wygląda i tam mówią, że oni są gotowi, ale oni są naprawdę gotowi. To znaczy, oni mają projekty na przeróżne okazje. Jeżeli trzeba postawić świątynię przez noc, to ona będzie postawiona. Jeśli będzie na to kilka miesięcy, to będzie inny projekt, będzie inaczej postawiona. Jeżeli będzie więcej czasu, to zostanie zbudowana ogromna świątynia. To wszystko jest zaplanowane. Są ćwiczeni kapłani. Z tego, co wiem, to chyba już od roku czy od dwóch są próbne składane ofiary. Dobrze mówię? Słuchajcie, to jest ten moment, w którym oni są gotowi. Nie wiadomo, ile to będzie trwało. Może to jeszcze trwać wiele lat. Ale jest Izrael, jest miejsce, gdzie to się może wydarzyć i oni są gotowi. Więc on potwierdzi przymierze z wieloma, nie ze wszystkimi, nie będzie autorem prawdopodobnie tego przymierza, ale po jakimś wielkim kataklizmie tam wreszcie będą chcieli się dogadać. I ten człowiek będzie tym zbornikiem. Ten człowiek wszystkich przekona, że on jest tym, który może być gwarantem tego pokoju. I teraz popatrzcie, to przymierze spowoduje, że tam będzie pokój, że będzie świątynia i że będą składane ofiary. Ale potem nadejdzie połówka tego tygodnia, tej siódemki, tych siedmiu lat. Pokaże swoją twarz. Tak, pokaże swoją twarz. A słuchajcie, dlaczego on pokaże swoją twarz? Dlatego, że w Apokalipsie czytamy, że szatan zostanie zrzucony z nieba. Słuchajcie, on se tam może przebywać. Natomiast walka cały czas się toczy o ciało. Dlaczego demony wchodzą do ludzi? One muszą mieć ciało, żeby funkcjonować, żeby mieć wpływ na ludzi i na świat. Jeżeli szatan zostanie zrzucony z góry, on wejdzie do człowieka, którym jest antychryst. Dlatego on całkowicie zmieni swój sposób działania. I nastąpią następujące rzeczy. Zabroni składania ofiar i siebie postawi w miejscu najświętszym, w świątyni. I o tym mówią inne fragmenty. Być może już strasznie się późno zrobiło, być może jeszcze zdążymy do tego dojść. I to Biblia nazywa ohydą spustoszenia. Właśnie to, że w miejscu świątynnym zostanie postawiony inny Bóg, człowiek, w którym jest szatan. Słuchajcie, największym ostatecznym marzeniem szatana jest to, żeby oddawać mu chwałę. To jest, możemy różne rzeczy mówić, co jest celem szatana. Celem szatana jest to, żeby odbierać taką chwałę, jaką odbiera Bóg. I dlatego on chce być tutaj. I chce, żeby mu składano, żeby go chwalono i składano hołd. Jaki jest efekt tego? Wielki ucisk. Człowiek, który będzie decydował o wszystkim, w którym będzie szatan, będzie uciskał wszystkich, którzy mają cokolwiek wspólnego z Bogiem. I to znowu zostanie zakończone kresem spustoszenia, czyli przyjściem Pana Jezusa. Nie mamy czasu, żeby to powtarzać. No to dobra, to zrobimy jeszcze te obrazki. Jeszcze raz je przejdziemy, bo faktycznie to jest chyba clue tego, po co żeśmy się tu dzisiaj spotkali, bo wierzę, że to jest przed nami. Będzie moment w historii, w którym ktoś potwierdzi, niekoniecznie sam wypracowując, potwierdzi przymierze z wieloma, nie ze wszystkimi, po to, żeby zapanował pokój i bezpieczeństwo, którego również objawem będzie to, że Żydzi będą mogli w miejscu, gdzie obecnie znajduje się meczet muzułmański, to wyobrażacie się, co się musi zdarzyć, żeby to było możliwe? To jest jedna z możliwości. Że będą mogli składać ofiary i wtedy będą mówić pokój, pokój i bezpieczeństwo. Będą bardzo zadowoleni. Został osiągnięty kompromis na świecie, pokój. Słuchajcie, od czasu powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych, już teraz nie pamiętam, czy 30%, czy 50% wysiłku tej organizacji jest skierowane na zaprowadzenie pokoju na Bliskim Wschodzie. Rozumiecie? Tam mieszka jakiś ułamek populacji świata. Tam jest termometr świata. Tam się wszystko dzieje i tam się wszystko skończy. Dobrze? Mamy
drugą połówkę tego tygodnia szatan zostaje zrzucony, wchodzi w człowieka, nie tylko ma na niego wpływ, ale go całkowicie opanowuje i efektem tego jest zakazanie ofiar i wielki ucisk. I wszystko to jest kończone przez Jezusa kresem spustoszenia. Tam jest jeszcze potem czyszczenie świątyni, bo mamy 1290 dni, to jest odrębny temat. Słuchajcie, chciałbym wam pokazać teraz kilka innych wersetów o tej drugiej części tygodnia, dlatego że ta druga część tygodnia nas najbardziej interesuje. To znaczy ta pierwsza, antychryst może żyć już w tej chwili na świecie. To może być człowiek, który sobie z tego nie zdaje sprawy nawet. On nie pełni swojej roli. Natomiast w pewnym okresie swojego życia może jeszcze nie żyje. Ale w pewnym okresie swojego życia on wypełni tą rolę, że przypieczętuje porozumienie wielu na Bliskim Wschodzie po to, żeby dać pokój, które będzie miało globalne konsekwencje. Natomiast spójrzmy na inne wersety, które o tym mówią. Ja nie będę czytał tego wersetu, bo to jest z Daniela 9, to już ten werset, to już znamy prawie na pamięć, ale zwróćcie uwagę, że w 7 Daniela jest powiedziane o tej drugiej połówce, 3,5, jest powiedziane tak. A po nich powstanie inny, znaczy po tych królach powstanie inny, ten będzie inny niż poprzedni i obali trzech królów. To jest, długo by mówić, o co tutaj chodzi. I teraz to jest o nim, to jest właśnie o antychryście, w którego wszedł szatan. I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu. Będzie męczył świętych Najwyższego. Czy widzicie podsumowanie tego, co żeśmy widzieli na tych obrazkach? Aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. 3,5 roku. Drugi Tesalonicza, słynny werset. I tu jest powiedziane tak, bo oni pytają Pawła, słuchaj Pawle, czy przypadkiem już niektórzy nie poszli do nieba, albo w ogóle, czy Dzień Pański się nie zaczął? A Paweł mówi tak, słuchajcie, to jest niezwykle proste i myśmy się dzisiaj po to spotkali. On mówi tak, słuchajcie, dopóki nie nastąpi te drugie 3,5 roku, to nie będzie Dnia Pańskiego. I Paweł to mówi 2000 lat wcześniej i mówi tak, że słuchajcie, my się nie spotkamy z Jezusem wcześniej, jeszcze raz, co zaś się tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, to było pytanie tych Tesaloniczan. To on mówi, że to nie nastąpi zanim, i tutaj jest na czerwono, zanim nie nastanie pierwej, czyli ten człowiek, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej podając się za Boga. Przypomina wam to coś? I Paweł mówi wyraźnie, jeżeli myślicie, że już jest Dzień Pański, albo że już niektórzy gdzieś poszli, to ja wam mówię, że się musi stać to, on tutaj się nie powołuje na Daniela, ale po prostu to, my to już znamy na pamięć praktycznie. I teraz popatrzmy na objawienie choćby. Co objawienie mówi o tym człowieku? I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez 42 miesiące. Mówi wam to coś? 3,5 roku. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko Jego imieniu i przybytkowi Jego. A potem kawałek. Wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Pamiętacie obrazek? Wielki ucisk. Teraz chcę wam pokazać wszystkie fragmenty, gdzie naokoło jest wymieniany ten okres 3,5 roku. 3 razy u Daniela i za każdym razem inaczej, ale stąd też możemy być pewni, że to jest ten kalendarz proroczy. Do czasu, dwóch czasów i pół czasu. 1, 2,5. Razem 3,5. Tu jest w połowie tygodnia, zniesie ofiary krwawe, czyli w połowie siódemki, a połowa siódemki to jest 3,5. Potem kolejny czas wyznaczony, 2 czasy i pół czasu. Razem 3,5. Ja już nie będę mówił teraz tutaj dalej, co tam się wtedy wydarza. Potem w objawieniu jest raz podane 42 miesiące, będzie tratować miasto, 1260 dni, dwa świadkowie będą prorokować, to jest 3,5 roku, 1260 dni, niewiasta ucieknie na pustynię, czasy i pół czasu, niewiastę będą żywić na pustynię. Zwróćcie uwagę, że te dwa wersety mówią o tym samym fakcie. Ona na ten czas ucieka, tam jest żywiona i raz jest mowa o 1260 dniach, a raz jest mowa o czasy i pół czasu. 1260 dni to jest dokładnie 3,5 roku. I potem to, cośmy czytali, przez 42 miesiące zwierzę, antychryst będzie mówił bluźniercze słowa przeciwko Bogu.
Nie jestem pewien, czy chyba już nie wytrzymacie, więc czy jeszcze mamy 5 minut? To słuchajcie, załatwmy ten program, jeżeli ktoś rzeczywiście musi iść, to się nie krępujcie. Słuchajcie, chcę wam powiedzieć, bo tuż jak gdyby dochodzimy, bo obiecałem, że jak zdążę, już wiem, że nie zdążę, ale może jak już wszyscy wyjdziecie, to ja to powiem. Słuchajcie, dlaczego zaczynamy przechodzić do odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak mało z chrześcijan wie cokolwiek na temat tego proroctwa, ok? I teraz jednym z powodów jest to, że dzisiejsze interpretacje i przez większość historii Kościoła interpretacje mówią, że albo to się już wydarzyło, albo że to jest symboliczne, mówiąc ogólnie. Znaczy, to wszystko jest, albo się już wydarzyło, albo jest symboliczne, dlatego nie mamy w ogóle się czym zajmować. I teraz, słuchajcie, cała historia biblijna to są pewne obrazy, które są coraz bardziej wyraźne, które pokazują pewne schematy, które pokazują, jak to się wszystko skończy. Tak Bóg działa. I teraz no, to jest po prostu bardzo długo moglibyśmy się skupiać na różnych obrazach, choćby na przykład na historii Noego, na historii Lota, na które się Pan Jezus powołuje właśnie w tym kręgosłupie, czyli w tym proroctwie. To są pewne obrazy, które obrazują, jak się to na końcu skończy. I teraz wam chcę pokazać, ja wiem, że to wygląda skomplikowanie, ale zaraz to wyczyścimy i będziecie lepiej widzieli. To są pewne wydarzenia, które się wydarzyły, które nie są jeszcze tym na końcu, tym ostatnim tygodniem, ale które są pewnymi obrazami i niektórzy mówią, że to się już wszystko wydarzyło. I teraz co tu jest? Tu jest Daniel prorokuje, tu jest dekret, tutaj mamy te tygodnie policzone, czyli tutaj jest Jezus, tu jest rok zerowy, którego nie ma, bo wiecie, że dopiero Arabowie przynieśli, a to było wcześniej. Tu jest przerwa, o, a tu jest ten ostatni tydzień, tak? I tu jest Antychryst i to wszystko, co żeśmy przedtem oglądali. Natomiast słuchajcie, popatrzcie, to jest Jezus, który ma proroctwo w Mateuszu 24 i on tak, tu się wraca do Daniela, a tutaj opowiada o pewnych sytuacjach w tym proroctwie. A Daniel, który prorokuje o takim wydarzeniu, o tym wydarzeniu i o tym wydarzeniu, o którym byśmy mówili. Teraz szybko to wyłączmy i zobaczmy, jakie to są wydarzenia. To jest zburzenie świątyni w Jerozolimie i właściwie ci, którzy mówią, że to wszystko już się wydarzyło, mówią, że ten ostatni tydzień, mówią różnie, ale mówią tak, że ten ostatni to jest zburzenie świątyni. Dlatego, że on również występuje w tym proroctwie. Ale słuchajcie, wystąpiło coś, co jest bardzo podobne do tego, co się ma tu wydarzyć. I to się wydarzyło mniej więcej 166-167 przed naszą erą. I to było kiedyś taki wataszka lokalny, bardzo mocny wataszka, ale wataszka lokalny, który po prostu chcąc podbić Egipt, jeździł tam i z powrotem i jak mu się nie udało tego Egiptu podbić, to po prostu się wyżył na Żydach, mówiąc wprost. I praktycznie to, co on wyczyniał w Jerozolimie, było praktycznie tym, co się będzie działo tutaj. On zbezcześcił świątynię, postawił tam Zeusa, składał ofiary z prosiaków, dlatego tu jest taka świnka, i sprowadził do świątyni prostytutki. Trwało to mniej więcej tyle, ile będzie trwało bezczeszczenie świątyni tutaj. Prawda? Czyli jest to pełny obraz tego, co się wydarzyło. I słuchajcie, Jezus o tym wiedział, że ten obraz się już wydarzył i Daniel go wyprorokował w tym słynnym 11 rozdziale, gdzie wam powiedziałem, że po prostu jest 35 wydarzeń historycznych, które się potwierdziły. Więc takie można powiedzieć cienie tego wydarzenia to jest Antioch Epifanes przed naszą erą. To jest praktycznie, słuchajcie, to się działo, to co się będzie działo za ileś lat, nie wiemy za ile. Może za 3 lata, może za 30, może za 130. Natomiast to się już wszystko działo, ten obraz zarówno co do długości trwania, co do tego co się działo, to już wszystko było. Daniel to wyprorokował, ale to nie jest to. To był tylko obraz. Świątynia, to się mogło wydarzyć, natomiast słuchajcie, Tytus, dowódca, który potem był cesarzem i który szedł z wojskami, żeby uciszyć Żydów w 70 roku, wydał jasny rozkaz, żeby nie burzyć świątyni. Kto wie, może chciał się tam postawić. No ale przede wszystkim to nie zdążył się tam stawić, ponieważ Żydzi się tam zabarykatowali i jak gdyby puściły nerwy wojskowym i po to, żeby dokończyć operację militarną, po prostu zburzyli świątynię. Dlatego, że był bardzo silny opór Żydów w samej świątyni. Mimo, że mieli jasny rozkaz, żeby nie burzyć świątyni, oni to zrobili. Co by się wydarzyło, to nie wiadomo, co on by tam zaczął wyczyniać. Natomiast, może by nic nie wyczynił,
Natomiast na pewno ci, którzy mówią, że to się wydarzyło w 70 roku, to po prostu nie wydarzyła się podstawowa rzecz. To znaczy świątynia, tam nie było ohydy spustoszenia polegające na tym, było spustoszenie, czyli zniszczenie. Ale nie było ohydy, to znaczy tam nie został postawiony inny Bóg. On został postawiony tu i będzie postawiony tu. To jest obraz, to jest cień, a to jest ostateczne wypełnienie. I teraz zobaczmy tylko, Pan Jezus prorokuje w Mateuszu i Marku, odnosi się do Daniela i odnosi się w obu tych Marku i Mateuszu odnosi się do tego ostatecznego wydarzenia, a w Łukaszu odnosi się do zburzenia świątyni, Pan Jezus. A Daniel w 11 słynnym rozdziale odnosi się do Antiocha, w 9 rozdziale, to jest w naszym wersecie, odnosi się do zburzenia świątyni. Pamiętacie, powiedzieli, że lud księcia zburzy świątynię. Tak jest powiedziane, prawda? Wyprorokował to. A potem w 9:27 mówi, że będzie ostatni tydzień i w tym tygodniu zapieczętuje przymierze, potem w połowie tygodnia zakaże tych ofiar i sam se tam siądzie. No, skończyliśmy. Słuchajcie, wnioski. Co warto zapamiętać w związku z proroctwem 70 tygodni Daniela? I tutaj będzie 5 wniosków, a nie 3, bo wiemy więcej. Wniosek jest taki, że Jezus kazał nam w szczególny sposób, zwrócił nam uwagę, żebyśmy się zajęli tym proroctwem. Nasz Pan i Król kazał się nam zająć tym proroctwem, kazał go rozpatrywać, rozpamiętywać, stosować, czyli po prostu wiedzieć, co się będzie działo. Niezwykle nas do tego namówił. 5 elementów się już wypełniło. Wypełnił się dekret, jak Daniel prorokował, nie było wiadomo, że jakikolwiek dekret powstanie. Obojętnie, który tutaj bierzemy. Nie było wiadomo, że jakikolwiek dekret powstanie. Druga rzecz, została odbudowane mury. Przyszedł Mesjasz, został zabity i została zniszczona świątynia. Widzicie 5 elementów, które są w tych króciutkich wersetach? Jeszcze raz. Powstał dekret o odbudowie murów, mimo że on otrzymał to widzenie po prostu siedząc w Babilonie jako wygnany przedstawiciel narodu razem z tym narodem. Dekret, odbudowane mury. Proszę, co tam było dalej? Przyjście Pana Jezusa, śmierć Pana Jezusa, zburzenie świątyni. 5 faktów, które się dokonały, a które są zapisane w tych 2 zaledwie wersetach, 25 i 26. Dlaczego on jest taki ważny i co powinniśmy zapamiętać? Że 70. tydzień po czasie pogan, w którym my jesteśmy teraz, się jeszcze wydarzy. Dlatego, że całe to proroctwo dotyczy Żydów, ale nie dlatego, że oni są ważniejsi, albo nie dlatego, że myśmy nie zostali wszczepieni Izrael, tylko dlatego, że oni są tym znakiem. To znaczy po prostu na nich Bóg nam pokazuje, co się będzie wydarzało. Dlaczego to jest też ważne? Słuchajcie, bo wydarzenia 70 tego całego tygodnia są nie do przegapienia. Rozumiecie? Zgadzacie się z tym? Tylko się nie da przegapić. To znaczy, jeżeli tam będzie pokój na Bliskim Wschodzie, pierwszy od w historii praktycznie, jeżeli tam zostaną wznowione te ofiary, tak? To my wiemy, że możemy się oczekiwać w krótkim czasie, w niepełnych, bo to ileś będzie trwało, zanim te ofiary zostaną, prawdopodobnie, bo też może być tak, że one są, no różne są interpretacje tego. Ale wiadomo, że jak już się tylko ofiary wznowią regularne, jeżeli będzie jakiś pokój, to takie nasze oczy powinny być otwarte. Natomiast potem, jak się zacznie to dziać, że te ofiary zostaną skasowane, to wiemy, że od tego momentu zaczyna się i wiemy, ile to będzie trwało. Dlatego słuchajcie, dzień Pana nie przyjdzie jak złodziej. On przyjdzie jak złodziej dla tych, którzy nie mają pojęcia o tym proroctwie i którzy nie znają Biblii. Czyli to jest 99,9,9,9. Bo nawet ludzie, którzy weszli na drogę zbawienia, tego nie znają. Możecie mi odpowiedzieć dlaczego? I to jest to, co żeśmy mówili, że Jerozolima jest termometrem świata i znaki w innych krajach nie mają znaczenia. Patrzmy na te proroctwa, patrzmy na Apokalipsę, patrzmy na Jerozolimę, patrzmy, co tam się dzieje. I słuchajcie, siostro, znowu się do ciebie odwołuję. Słuchajcie, tam będzie bardzo ciężko. Największy ucisk jest jeszcze przed Żydami. Auschwitz to jest cień tego, co się wydarzy.
co do skali, co do tego, co się będzie działo. Nawet ten pokój będzie osiągnięty, o którym jest mowa na początku tego siódmego tygodnia, będzie osiągnięty prawdopodobnie po niesamowitym zamieszaniu na Ziemi. Po zamieszaniu w skali, którego prawdopodobnie jeszcze na świecie nie było. Nie wiem, warto by chyba tutaj na tym skończyć. Nie będę zaczynał tematu, dlaczego historycznie doprowadziliśmy do takiego momentu, dlaczego mamy taki moment, w którym to proroctwo jest tak mało czytane, tak mało studiowane, nienauczane, nieogłaszane. Bo tak naprawdę trzeba by o tym mówić co najmniej z pół godziny. Natomiast właśnie to, że go nie ma w naszej przestrzeni, to właściwie, ale nie będę tego robił naprawdę, właściwie warto by to wytłumaczyć, dlaczego to jest podejrzane, nie? Co jest, że po prostu, że każdy tego nie wie, że nie zna tych faktów na pamięć, jak z bajki o czerwonym kapturku. To, jak była wykrzywiana nauka Kościoła praktycznie od IV wieku i to, jak jest teraz wykrzywiana, i to słuchajcie, to wszystko można po prostu mówić, to jest jasne jak słońce. Ale ona doprowadziła nas do tego, że dzisiaj niedaleko tych wydarzeń my tego nie znamy, mało kto tego naucza i w bardzo wielu punktach jest to nawet dla chrześcijan podejrzane, bo ma to tak złą reputację. Tak jest, siostro, żeby uśpić czujne. Jest tylko jedna osoba, której na tym zależy. Szatan. Bardzo wam dziękuję jak zwykle za przedłużoną uwagę. Jakoś się nie mogę zmieścić w tym czasie. I słuchajcie, jeszcze jeden apel, który na początku podniosłem. W związku z tym, że tam są różne interpretacje, że możecie, wyjdziecie stąd, wejdziecie do internetu, coś zaczniecie czytać, zobaczycie inne rzeczy, mówicie, oj, co on tu nagadał, przecież tu jest inaczej napisane i tak dalej. Ostrzegałem was o tym, ale nie dlatego, żeby się w jakikolwiek sposób zabezpieczyć. Ja chcę was zabezpieczyć. Czytajcie słowo. Być może, żebyście sami doszli do tych wniosków, będziecie musieli spędzić na przykład 600 godzin. Ale kto wam broni, żeby to zrobić? Sprawdzajcie wszystko, co było tu dzisiaj powiedziane. Chciałbym, żeby to była inspiracja dla was do tego, żebyście się tym zajęli, bo jak widzicie, jest to kluczowe, bo to jest naprawdę dla nas. Bóg nam to objawił. A wiecie, dlaczego nam objawił? Bo powiedział, że my jesteśmy Jego przyjaciółmi. Ci, którzy mają Ducha Świętego, im to objawia. Choćby na takich spotkaniach jak tutaj. Dlatego, że Jezus powiedział, że jesteśmy Jego przyjaciółmi i On nie zatai tego, co chce zrobić, kiedy przyjdzie, jakie będą tego okoliczności. Będziemy mogli z łatwością to poznać. Słuchajcie, to jest takie łatwe, kiedy to się zacznie wydarzyć. Zostańcie z Bogiem.